to zaczynamy. To jest Plac Wolności. Potraktujemy go jako centrum młodzi, choć dzisiaj już nim nie do końca tak jest. Jak widzicie, sypie się to wszystko. To centrum młodzi jest totalnie zaniedbane od lat. Od lat się obiecuje remont placu. Od wersji z zabetonowaniem całości poprzez zazielenienie. Jak zwykle kompromis będzie ciężki do uzyskania. Zapraszam Was na spacer pierwszą uliczką. I oto wjeżdżamy na ulicę Pomorską. Dawniej tą ulicę nazywaliśmy Nowocki. No tutaj się. Jak widać, jeździć samochodem każdy może. Zapraszam. Zbliżamy się do wschodniej. Ulica niedawno zakończona. Myślę, że następnym razem zobaczycie, jak wyglądają łódzkie remonty. Na razie to widać wszędzie syf i brud. Kamienice. I walące się kamienice. To jest normalne w Łodzi, zaniedbanej od 10 lat totalnie przez naszą panią prezydent. Zbliżamy się do ulicy Kilińskiego. Tutaj była kiedyś taka knajpa z chińszczyzną. Widzicie, cały kwartał tutaj, narożnik kwartału do wyburzenia już jest szykowany. To jest typowe działanie w naszym mieście. Zaniedbać budynek, a później go wyburzyć. I sprzedać nie wiadomo komu. Kilińskiego. Jak widać tutaj wyburzono już też przedwojenną kamienicę. Buduje się nie wiadomo co. Pewnie kolejny biurowiec albo apartamentowiec. I porządek. Tutaj sąd się mieści. Także syf jak w polskim sądownictwie. Browary łódzkie. Zrobimy przerwę, żeby tutaj Wam pokazać, jak wygląda łódź. Jak myślicie, ile lat? Kolejne wyburzenie w centrum miasta. Tak się dba o historyczne miejsca w naszym mieście. Zieleń łódzka. To są te kwietne łąki z Danowskiej. Czym dalej od Piotrkowskiej, to miasto coraz gorzej wygląda. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Właściwie kolejna
łąka w centrum miasta, moja szkoła, do której chodziłem. Kolejna kamienica, która czeka na wyburzenie. Ciekawe, kto ją przejął. Kolejna do wyburzenia. To jest po prostu masakra naszych czasów. Się nic innego mógłbym teraz nie robić, tylko pokazywać wam takie zaniedbane miejsca. Zbliżamy się do ulicy Sterlinga. Jedziemy dalej. Tutaj no, wyburzono ten narożnik, część budynków zostawiono. No i widzicie, jak to wygląda. Zachodnia firma przejęła ten budynek. Stoi pusty, bo to jest lokata kapitału na nieruchomościach. Widzicie, w centrum miasta mamy supermarkety. To jest takie miejsce, gdzie widać, po co się zaniedbuje to wszystko i wyburza. Kolejny supermarket. Kolejny zagraniczny supermarket. No niestety w Polsce żaden supermarket nie należy do Polaków. Tu, jak widać, dalej będą wyburzać, bo już buduje się w innym miejscu. Tych pofabrycznych budynków jest bardzo dużo w Łodzi. Od 30 lat były zaniedbane. Także, jak widzicie, tu już zapowiadają, że jak to wyburzą, to postawią bloki. Tam w tyle już są postawione nowe, więc z tego miejsca może nie za dobrze to widać. Ale jak widzicie, wszystko idzie w kierunku, żeby całą łódzką starówkę wybudzić. Widzicie, kosmopolityczne jest to nasze miasto. Cieszymy się z tego, póki goście zachowują się jak goście. No tu macie na przykład, to jest aż dziwne, że niektóre kamienice tak wyglądają. Szacun dla właścicieli, bo jak widać, na pewno nie jest to miasto właścicielem. Jeden z lepszych chińskich barów. Nomen omen, kiedyś była tu afora odnośnie tego murku, że zablokowano wejście ludziom do budynku mieszkalnego. No tak się prywatyzuje w Łodzi wszystko, byleby była kasa. Myślę, że na tym zakończymy tutaj. Przejedziemy Wierzbową, dojedziemy tutaj do skrzyżowania Skopcińskiego. I myślę, że na ten moment wystarczy naszych obserwacji. Postaram się jeszcze zrobić zdjęcia takich ciekawszych miejsc, jak będę stąd wracał. No, jeśli interesują was takie wirtualne wycieczki, to zapraszam do komentowania. Jeżeli będziecie chcieli więcej, będzie więcej. Także dojeżdżamy do skrzyżowania, do ronda właściwie Solidarności. I myślę, że na dzisiaj zakończymy naszą wycieczkę. Trzymajcie się.